Miejmy nadzieję, że te ferie półkolonie w styczniu dojdą do skutku, bo no, różnie się może sytuacja rozwinąć, oby była jak najbardziej optymistyczna. I oczywiście ferie w mniejszym zakresie niż jak zazwyczaj będziemy organizować półkolonie obo Młodzieżowym Domu Kultury. No i będziemy zwracać przede wszystkim na bezpieczeństwo, na reżim sanitarny i to będzie najważniejsze. No niestety nie w takim wymiarze jak co roku. Zajęcia półkolonijne, oczywiście z posiłkami, jak zawsze, catering na miejscu z reżimem. Zajęcia będą niestety ograniczone. Nie będzie wyjazdów tak częstych, jak były zazwyczaj. Będą to zajęcia warsztatowe, plastyczne, taneczne. Będziemy zapraszali osoby z zewnątrz, mam nadzieję, że przyjadą do nas i poprowadzają wspaniałe zajęcia. Niemniej będziemy się jednak ograniczali do budynku. Wyjścia będą tylko na teren Młodzieżowego Domu Kultury, ewentualnie spacery po mieście, po wyspie Bolko. I cały czas pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że nam to wszystko dobrze wyjdzie. Zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury na ulicy Strzelców Bytomskich 1. Będą dwa turnusy. Pierwszy będzie od 4 stycznia do 8 stycznia. Drugi od 11 stycznia do 15 stycznia. Dzieci w wieku 6-11 lat. Trzy grupy w każdym turnusie. Po 12 osób. Już byliśmy w reżimie sanitarnym na koloniach, na półkoloniach tu w Młodzieżowym Domu Kultury, więc mamy doświadczenie i wiemy jak to funkcjonować, żeby było bezpiecznie i dla dzieci, i dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury.